Hej, witajcie z tej strony Broly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Tekken 7, powracamy do rankedów. Zacznijmy sobie może od Kazui. Mam tutaj rangę Warriora, czyli udało mi się spać, ponieważ miałem Juggernauta. To jest najwyższa ranga na Kazui. Taką oczywiście udało mi się zdobyć. No i tak się stało, że spadłem do Warriora. Po serii przegranych niestety tak się musiało stać. No i naszym pierwszym przeciwnikiem jest Akuma. Postać, której z całego serca nienawidzę. Bardzo irytująca postać, no i w sumie trudna do ogarnięcia. Bardzo rzadko przeciwko tej postaci gram, więc no łatwo nie będzie, czuję. Nie! Kurde, wiedziałem. Ale to zważywiłem. Zobaczcie, jakie w ogóle dipsy, to jest niemożliwe. Nie wiem, za ile on kombosa zrobił, ale naprawdę... Jezus. Ojeny, a prawie to miałem. Koleś ma Vindicatora, tak swoją drogą. Nie wierzę w to. Nie! Dobra, mamy go. Za tą rundę też mogę w sumie mieć. Jezus. Ej, co jest? Nie mogłem się ochronić przed tym! O nie! Dobra, nieważne. Jestem bardzo niecierpliwym graczem, jak widzicie. Zamiast przeczekać niektóre ciosy, to biegam niepotrzebnie. Ranny boskie. O, fuck you. Ja będę chciał z nim rewanż wziąć, o ile będzie chciał. Będzie chciał. Nie wiem, co ja zrobiłem w tej walce. To było strasznie... Znaczy za dużo czekałem, nie? Akuma jest dobrą postacią w walce na dystans, wydaje mi się. Przez te cholerne firebole, czy nie wiem, co on tam ma. Oj, to jest strasznie wkurwiające. Dalej nie skacz jak małpa. Dobra, mamy go. Pewnie myślę, że zrobię tą śmieszną kosę. Nie! Ładnie wyczuwał. O ja, już po mnie. Oho. Ostatnia runda. Trzeba to wygrać. O rany. Ja powiem szczerze, że jakoś nie lubię po tej stronie grać. Kurde. Nie było tego. Nie widzieliście tego, co się teraz stało. Nie! Jest! Mamy to! Fuksem, ale mamy. Dobra, wypierdzielam z tej walki, dlatego że... Akumy z całego serca nienawidzę. Strasznie popieprzona postać. Skacze jak małpa i zmieniamy postkę. Znaczy, zmieniamy przeciwnika. No hej, witajcie. Słuchajcie, jako że na Kazui nie mogłem znaleźć przeciwnika, czekałem w tej poczekalni i nikogo znaleźć nie mogłem. Dlatego postanowiłem, że ostatnią walkę zagramy sobie Kingiem. Mamy tutaj Juggernauta, nic się nie zmieniło od poprzedniego odcinka i gramy przeciwko Devil Jinowi. Warrior 97 wygranych, no całkiem spoko statystyki ma. 97 wygranych przy Warriorze to jest naprawdę całkiem okej. Przynajmniej według mnie, tak? No i zobaczymy, jak nam pójdzie. To będzie ostatnia walka i na tym kończymy. 3 takie walki w zupełności wystarczą jak na jeden odcineczek. O ile tą walkę w ogóle załaduję, bo już widzę jakieś kłopoty chyba są. Coś łączy i połączyć nie może. Się nie zdziwię, jak zaraz coś wypieprzę. Czyli bezbłędny komunikat. O! Dobra, jest. Chyba. Działa czy nie działa? Działa. Tylko już widzę, jakie ślagi są. Ojeny. Kurwa, wiedziałem, że to zrobi. Sorry, ale po prostu... Wiedziałem, co zrobię, ale tak się dałem nabrać. Dobra, nieźle. Dobra, jest przy ścianie. Lepiej dla nas. Oj! Okej, mamy go. Za dużo tego samego koleś robi. Nie! Nawet nie próbuj, gościu. No i elegancko. Ładnie dostał po ryju. Dobra, także to będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki szybciutki. No i to będzie na tyle. Chciałem wam jeszcze, korzystając z chwili okazji, chciałem was zaprosić na live'a, który odbędzie się w piątek. Jakoś... Zresztą dam wam jeszcze znać na Facebooku, także polecam wam śledzić go. Będzie informacja o live'ie, będzie na pewno w piątek, ale nie wiem, czy zrobię go z rana, czy raczej pod wieczór. Zobaczymy. Na ten czas ja się z wami żegnam, do zobaczyska, trzymajcie się i cześć!